Słoneczko! Z tej strony? Farka, farka. Zapraszam Was na drugi odcinek z gry That's Not My Neighbor. Ogólnie to nie spodziewałam się, że ta gra Wam się aż tak bardzo spodoba. Dziękuję Wam bardzo za zostawienie tylu łapeczek w górę pod ostatnim filmem. Jest to dla mnie ogromne wsparcie i motywacja do nagrywania kolejnych odcinków z tej gry. Ostatnio udało mi się przeżyć cały dzień i zdemaskowałam chyba 6 sobowtórów. Już tutaj mamy na start pierwszą panią Botoksiarę z wielkimi ustami. Czy ona tutaj jest na liście? No niby jest. Ej, chyba mniej osób dzisiaj mamy do wpuszczenia. Mia Stone się nazywa, mieszka na piętrze numer 3 i pani Mia jest nauczycielką. No dobrze, sprawdźmy dowód tutaj najpierw, czy się zgadza. Końcówka najważniejsza, chyba tak. Data się zgadza, ona w ogóle męża ma, doktor W. Aftona, więc w takim razie, a czekajcie, sprawdzimy dokładnie jeszcze tutaj jej wygląd. Czy tutaj jest coś napisane? Długie włosy, okrągła twarz. Ma pani okrągłą twarz? Ma pani okrągłą twarz. Cienkie brwi. No chyba są cienkie brwi. W takim razie wszystko się tutaj zgadza. Możemy ją chyba wpuścić. Myślałam, że ona coś nie tak powiedziała. Czy możesz otworzyć drzwi dla mnie? Mogę, mogę. Myślałam, że jakiś inny głos miała, no ale to jest nasza pierwsza tutaj pani, więc zaraz się okaże, czy już coś na start źle zrobiłam. Ja dzisiaj w ogóle bardzo jestem niewyspana. Ta pani ma przerażający uśmiech. Czy pani jest tutaj? Nie ma pani na liście. Zaraz się zapytamy jej, dlaczego nie ma pani na liście. No niby data się zgadza, jestem tutaj tak w budynku, to dlaczego pani nie ma dzisiaj na liście, powiedz? To musi być błąd, powinnam być na liście. No nie wiem, proszę pani, pani jakiś dziwny uśmiech tutaj ma. Piętro numer 2, mieszkanie 3, zaraz to sprawdzimy. Margaret Bubel, pani Bubel. Zaraz zadzwonimy do pani mieszkania. 6431, ja tutaj lubię dzwonić na tym telefonie. 63, już nie pamiętam. Numer, jaki tam numer był, moment, już zapomniałam. 6431, 6431, 6431. Naprawdę dzisiaj mam zły dzień. I sprawdzimy, może jest pani już w domu. O, z tej strony pani Margaret. No i co pani tutaj robi? Proszę mi powiedzieć, nie oczekuję dzisiaj żadnych gości. No i jest pani tutaj ewidentnie jakimś sobowtórem. Szybko alarm, włączamy alarm. I dzwonimy na 3312 po panów sprzątaczy. 3312. Proszę mi tutaj pomóc. Już tutaj jakaś pani chce wejść do budynku. O, posprzątane? Posprzątane. No miejmy nadzieję, że wszystko się tutaj zgadzało, ale pani Margaret Bubel. Bubel? Bubel, tak będziemy ją nazywać. Odebrała telefon ze swojego mieszkania. Sprawdźmy sobie tą listę. Dobra, jest wąsa, czy jest z długim nohalem pan? O, to jest ten pan. No, ale pana nie ma na liście. No i co to ma znaczyć? Pitchman, ostatnio miałam tego pitchmana. Jestem, no dobra. Piętro pierwsze, mieszkanie drugie. No i dlaczego pana na liście nie ma? Proszę mi powiedzieć. Ja zaraz to sprawdzę. 2668, chyba taki numer do apartamentu jest. I zaraz sprawdzimy, czy pan jest w domu, czy nie ma pana w domu, ale to jest na pewno sobowtór. Skoro nie ma go na liście, to na 100% to jest sobowtór. O! Dobra, to jest chyba jego brat, Albercki. Mojego brata nie ma w domu. No dobrze, a dlaczego pana tutaj na liście nie ma? Przepraszam bardzo. Dokumenty się niby zgadzają. Dobra, zapytajmy się go, dlaczego nie ma pana dzisiaj na liście? Ponieważ musiałem pilnie wyjść do pracy. No i co ja teraz z panem mam zrobić? A czekajcie, a jeszcze może sprawdzimy, czy on rzeczywiście pracuje, co? No niby pracuje. Ale i tak go nie wpuścimy, bo nie ma pana na liście, więc niestety muszę wcisnąć tutaj przycisk bezpieczeństwa, mojego bezpieczeństwa. Dzwonimy po ekipę sprzątającą. Trzeba było się zapisać na listę, ewentualnie do mnie zadzwonić i poinformować, że będzie pan wychodził, a potem wchodził. Ja tutaj muszę dbać o bezpieczeństwo mieszkańców i swoje bezpieczeństwo. Dobra, udało się tutaj wyczyścić pana pitchmana. Mogę kontynuować swoją pracę. To kolejny. No same dziwolągi na samym początku. O, dobra, ten pan tutaj jest na liście. Pan Arnold Schmicht. Dobrze, jest tutaj dowód, numer to. Na którym piętrze? Na drugim piętrze, mieszkanie pierwsze. Arnold Schmicht. Będzie jeszcze tutaj jego żona prawdopodobnie, ale żona chyba nie ma wstępu dzisiaj. Dobrze, nosi czapkę, okej, krótkie włosy. Pan jest pisarzem. Sprawdzimy numer dowodu na pewno, czy się zgadza.
No chyba się zgadza. Numer to, to, to. No dobra, w takim razie tutaj odkreślamy wszystko i możemy pana wpuścić. Zapraszam do mieszkania i proszę już nie wychodzić, bo pana nie wpuszczę ponownie. To kolejne... A kim pan... Był pan na liście? No, co jest z wami dzisiaj nie tak? Czemu się nie wpisujecie na tą listę? Panie, panie Cappuccinie, czemu pan się nie wpisał tutaj na listę? Piętro trzecie, mieszkanie czwarte. Nie ma pana na liście, no niby się zgadza, no nosi czapkę, to, to, to. Moment. Już mi się tutaj coś nie zgadza. Tutaj jest napisane, że ma wąsy, że na pewno powinien mieć wąsy, a tutaj pana nie ma na liście, tak więc znowu uruchamiamy przycisk bezpieczeństwa, ale dzisiaj sprzątacze będą mieli roboty, nie? 3, 3, 1, 2. Co za ciężki dzień dzisiaj. Im mniej osób do wpuszczenia, tym więcej sobowtórów chce wejść, ja nie wiem. Dobra, posprzątane, panie, posprzątane. Bardzo panu dziękuję, cieszę się, że dbacie o moje bezpieczeństwo i o bezpieczeństwo mieszkańców. I kto kolejny? O, o. Ja nie wiem, co jest dzisiaj z tymi ludźmi nie tak. Dlaczego pani Elenois Schwerst, Boże, jakie dziwne nazwiska. Nie ma pani na liście, znowu. Nie ma na liście. Dlaczego? Dlaczego? Bo musiałam wyjść pilnie do pracy. No co to są za wymówki? Ja nie wiem. Piętro pierwsze, mieszkanie numer 4. No niby jest tutaj pani, ale nie ma pani na liście, więc nie mogę panią do listy już dopisać. Sorry. Alarm, alarm! Dzwoniłem szybko znowu po ekipę. Dziwna gra. No same sprzątacze dzisiaj przyjeżdżają. Powiem wam, nawet nie wiem, czy jest sens wypełniać tą checklistę, nie? No jak kogoś nie ma na liście, no to dla mnie jest, no wiecie, intruzem tutaj, tak? Sobowtórem, nie można go wpuścić. Kto kolejny? Kto kolejny? O! Dziadek z wąsem. Denerwujecie mnie dzisiaj naprawdę. Pan Cappuccin, no pan Cappuccin, no zgadza się. Pan przynajmniej ma wąs, a nie jak tamten podrabianiec. Na którym pan piętrze mieszka? Na piętrze trzecim, mieszkanie czwarte. No, no to się zgadza, no nosi czapkę, no nosi pan czapkę. Dlaczego pana dzisiaj na liście nie ma? No nie, nie ma pana na liście. No co pan taki zdziwiony? Nie ma. To jest błąd? Powinienem być na liście? Co? No nie ma, nie ma. No, dzisiaj tylko ile? 5 osób się zapisało, a w tym nie pan. Dzwonimy szybko. Alam, alam. Co za dziwna gra dzisiaj, naprawdę. 3, 3, 1, 2. Sprzątanko kolejne. Możecie policzyć w komentarzu, ile ja już razy dzwoniłam po sprzątaczy. Nie wiem, która to już jest osoba. A teraz pewnie wszystkie pod rząd się trafią, żeby ich wpuścić, nie? O, pan z długim nosem. Dobra, to Roman Stilnsky. Stilnsky. No i czemu nie ma entry requesta? Już nie ma, no to dał. Zaraz sprawdzimy, czy się wygląd zgadza. Ja nie wiem, na którym pan piętrze mieszka. Na piętrze pierwszym, mieszkanie pierwsze. W takim razie sprawdzamy już tutaj pana. Pan Roman, duży nos. O, czekajcie, on ma bliznę na prawym policzku. Jego prawym czy moim? No chyba jego prawym. Dobra, to chyba się w miarę zgadza. Coś jeszcze? Ma jedną monobrew i nosi kapelusz. To jest monobrew? Zobaczcie, już tutaj ma szparę między brwiami, czyli to jest sobowtór. Tak mi się wydaje, no bo tutaj zobaczcie na to zdjęcie. Tu nie ma szpary w brwiach, a tu jest napisane, że jest, ma jedną tą monobrew. To już... Dobra, zapytamy się go, bo wygląd już się nie zgadza. No jest pan niby dzisiaj na liście. No co, co się nie zgadza z moim wyglądem? A gdzie pana monobrew? Był panu kosmetyczki, czy o co chodzi? No sprawdziłam pana tutaj, no tutaj też pan ma monobrew, no niestety. Nie potrzebujesz entry requesta? O nie, szybko, po przycisk tutaj naciskamy i dzwonimy po sprzątaczy. Nie ma tak. Dziwni dzisiaj ludzie są, no co jest? Nie umkniecie mi. Nawet jak pójdziecie do kosmetyczki i nie zgłosicie mi, że będziecie na tej depilacji brwi, tak to się mówi. Ja i tak was nie przepuszczę. Wiem, że ja jestem dzisiaj niewyspana, ale nie przepuszczę. Ja widzę takie szczegóły. Ja zwracam bardzo uwagę na wygląd. No, kto kolejny? Pani Grażynko, no już pani tutaj była i nie ma pani na liście. Pani Margaret Bubel. Nie ma pani! Co za dziwny dzień! No i znowu muszę dzwonić tutaj po służby sprzątające. Naprawdę dziwny dzień! Dobra, ile ja osób na razie wpuściłam? Wpuściłam tą Mie Stone i tego pana Arnolda. Dwie osoby! Ten to podrabianiec był. No c... Moment.
Nie, dobrze, okej. Miałam zamknięte drzwi chyba, tak? Chyba tak. Przepraszam, nie powinnam się śmiać. Czemu pani ma nos między oczami? Dobra, nie śmiejemy się z dziwolągów, tak? Co tutaj, pani Cappuccina, co się pani stało? No dobra, piętro numer 3, mieszkanie 4. No nie, no ta pani tak nie powinna wyglądać. Co za dziwny dzień dzisiaj jest, no nie! Ja cały czas będę dzisiaj siedziała na tym telefonie. Dlaczego mi odrzucili sprzątacze telefon? O co tutaj chodzi? A, bo alarmu nie wcisnęłam. Zapomniałam o tym. Dobra, jeszcze raz. Ja się zdziwiłam, dlaczego mi idzie ten. Nie chcą przyjechać. Pospieszyłam się, zapomniałam kratę zamknąć. O, teraz odebrali i teraz przyjechali. Dobra, zabrali panią Cappuccinę. I naprawią może jej w końcu jej dziwaczny wygląd. No dawajcie tych mieszkańców. Jeszcze został tutaj pan doktor W. Afton, pan Roman i pan Rudy. Nie było go. O! O! Jest, ale z tego co pamiętam, ten pan chyba nosił czapkę. Piętro numer 1 nosi czapkę. No ma monobrew, ma monobrew. Dobra, bliznę też ma. Zmarszczki na czole ma, ma. No dobrze, posprawdzajmy tak. Numer dowodu jest, więc sprawdźmy, czy się zgadza. 48 39 24 05 96 84. To się zgadza. Nie dał pan entry requesta znowu, więc to dał. Wygląd się zgadza, no oprócz tej czapki. Ale no nie jest napisane, że zawsze nosi czapkę. Tego nie dał, no i jest pan na liście. Dobra, zapomniał dać. Roman Stilnsky. Okej, to się zgadza. I teraz nie wiem, co mam zrobić. Chyba zadzwonimy pod ten numer apartamentu. Może odbierze jego żona i powie, że on jeszcze nie wrócił. No bo jakby zawsze nosił czapkę, to by było napisane always wears a hat. A tutaj tego nie ma. 1152, dzwonimy. 1152. Zobaczymy, może jego żona odbierze i nam coś powie. O! Tak, jego żona przy telefonie i... mojego męża nie ma jeszcze w domu. No dobrze. O! O czapkę się pytamy. Zostawił czapkę w domu. Dobra, czy się zgadza? Możemy pana tutaj wpuścić. Dobra, okej. Okay. Proszę, zapraszam. Już żona tutaj potwierdziła, że zostawił pan czapkę w domu. Ale jakby było napisane, że zawsze nosi czapkę, no to już by tutaj się coś nie zgadzało. Co pan ma z włosami? Czy to pana mózg? Nie ma pana na liście. Albertski Pitchman. Tym razem, a co z włosami ma? Nie, dobra, wciskamy alarm, bo nie ma co tracić czasu na takie osoby, nie? 3, 3, 1, 2. A była jakaś postać taka specjalna? Tutaj w tym dniu chyba jeszcze nie. Chyba, że ta pani z dziwnymi tam oczami i nosami. Dobra, wyczyszczone. Pan Pitchman sobie poszedł, poszedł. Super. Możesz kontynuować swoją pracę. No i kto kolejny tutaj przyjdzie? Jakiś dziwoląg czy normalna osoba? O! O! Ten pan był na liście. Doktor W. Afton. Piętro numer 3. Mieszkanie, nie wiem jakie, nie pamiętam. O, ten. No dobrze, pan jest fizykiem. Sprawdźmy tak. Robust eyebrows? Co to znaczy? Nie wiem, jakieś takie dziwne. Dobra, nosi okulary, krótkie włosy, okrągły nos. No ma okrągły nos. I kwadratowa głowa. No ma kwadratową głowę, dobrze, sprawdzimy. Nie dał oczywiście entry requesta. Tutaj pan jest, więc zapytamy się. To się zgadza, wygląd się zgadza, tego nie dał i jest na liście. Dobra, dał entry requesta. Aha, więc chyba się zgadza. Możemy tutaj już kliknąć checklistę i zapraszam. Już pana żona czeka, już gotuje obiad. Zamykamy drzwi, żeby jakiś intruz nam tutaj nie wszedł. I... o, no... Pan już tutaj był! Ile razy pan się tutaj pojawia? Panie Cappuccinie, piętro numer 3, mieszkanie 4. Dobra, nosi czapkę, to się zgadza, zgadza. Okej, w takim razie zapytajmy się go, dlaczego nie ma go na dzisiejszej liście. Nie, nie ma pana na dzisiejszej liście. To jest błąd, powinien być na liście. No nie ma pana na liście. No sprawdziłam, sprawdziłam. Co mam zadzwonić do pana mieszkania? 4258, dobrze, zadzwonię, żeby nie było. 4, 2, 5 i 8. I zaraz się okaże, czy pan mnie tutaj kłamie, czy też nie. O!
Super, on sam odebrał. Ja i moja żona jesteśmy teraz w apartamencie. W takim razie, dobra, nie oczekujemy żadnych tutaj gości, więc sorry panie, już tutaj tyle razy próbowałeś wejść, dzwonimy pod sprzątaczy. Nie ma, nie przemkniesz pan koło mnie tutaj. Dawać mi tutaj tych mieszkańców, kogo jeszcze nie było, tego wpuściliśmy ostatecznie, więc jedna osoba jeszcze została. Uśmiechnięty ten dziadek, Rudy. Panie, ja już pana tutaj dzisiaj wpuszczałam. No i co ja mam teraz z panem zrobić? No nic, no zadzwoniłem do pana mieszkania. Piętro numer 2, mieszkanie 1 i numer 5, 1, 2, 3. I się okaże tutaj. 5, 1, 2, 3. Czy pan tutaj kłamie mnie? Albo wtedy żona mnie jego okłamała, nie? Że zostawił czapkę. No, pani Gloria, śmiść przy telefonie. No, ja i mój mąż jesteśmy teraz w apartamencie. I co? I co? I ja i co? I włączamy alarm! Naprawdę, dzisiaj ci sprzątacze mają tyle roboty. Zobaczymy na podsumowaniu, ilu sobowtórów udało mi się wypędzić i zdemaskować. Oni mają więcej pracy ode mnie, naprawdę. Ja tylko patrzę, ja już wiem. Ja tylko się w oczy spojrzę, ja już wiem, że to jest sobowtór. Kto kolejny? O! Rudy przyszedł. Ale Rudiego tutaj trzeba mocno sprawdzić. Piętro numer 3, mieszkanie 3. Dobrze. Zawsze nosi czapkę, jest napisane. No pali pa... No panie! Proszę zgasić tego papierosa. Gdzie pan jest? W mieszkaniu swoim czy na klatce schodowej? Nie ma tak. Duży nos, ma wąsy. Duży nos. A tutaj ma aż takiego dużego nosa? No niby ma. No dobrze. Sprawdźmy tak. Dokumenty. Rok się jeszcze zgadza, ważność dokumentu, jeszcze 3 lata, proszę pamiętać, żeby pan nie zapomniał. I sprawdzimy tutaj jeszcze numer, 9, 6, 4, 5, 1, coś tam, 8, 4, 6, okej, zgadza się. Entry request, Rudy jest, dobra, w takim razie się zgadza. Mogę pana wpuścić, ale proszę pamiętać, żeby nie palić na klatce schodowej. Będę zła, nie wpuszczę następnym razem. Wszyscy? Na czym uległam? Udało mi się 8... trzech sąsiadów? Zaciukałam? Sobowtóra jednego wpuściłam. Wy widzieliście którego? Bo ja nawet nie wiem. Ale chwila, dlaczego trzech sąsiadów zaciukałam? Przecież nie było ich na liście, to dlaczego miałam ich wpuścić? No trudno, no i tym razem się nie udało uzyskać jakiejś sensownej rangi. Wtedy miałam S-kę, teraz mam jakieś B, więc nie jestem jakoś bardzo zadowolona, ale mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie dużo łapeczek w górę. Ja wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!